38 koni mechanicznych, 25,6 Nm momentu obrotowego, masywne zawieszenie, podwójna tarcza hamulcowa z przodu, Benelli 302S. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam zaprezentuję, opowiem, przetestuję Benelli 302S. Z tego miejsca też chciałbym Was przeprosić, bo mogą być pewne nieścisłości dźwiękowe, mianowicie on stoi przy głównej ulicy, ponieważ moje miejsce do nagrywania ciągle się zmienia i nie wypracowałem i nie znalazłem jeszcze odpowiedniego miejsca, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mimo wszystko obejrzycie ten test i będzie mnie całkiem dobrze słychać. Moi drodzy, jak już wspomniałem, Benelli 502S. Motocykl włoski czy jednak chiński? To jest bardzo ważne pytanie, bo pewnie jak większość z Was doskonale wie, jeżeli troszeczkę orientujecie się na rynku motocykli, szczególnie motocykli włoskich, to marka Benelli została jakiś czas temu wykupiona, przejęta, jak zwał, tak zwał, przez kapitał chiński. I Chińczycy odpowiadają za produkcję tego motocykla. I czy tutaj jest wystarczająco dużo włoszczyzny, czy jednak dominuje chińszczyzna? Powiem Wam, że ten motocykl jest tak, od tego od razu zacznę, jest bardzo niespójny, jest niekonsekwentny. Dlaczego? Ponieważ są rzeczy, które robi rewelacyjnie, wręcz zaskakująco dobrze, są rzeczy, które robi słabo i są rzeczy, które widać, że na nich zaoszczędzono. Natomiast może zacznijmy od tego, co jest w tym motocyklu dobre. Żeby nie było, że zaczynamy od złych rzeczy, to zacznijmy od dobrych rzeczy. Pierwsza rzecz, która dla mnie jest rewelacyjna w tym motocyklu i naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa, to jest silnik. Silnik, który sprawia wrażenie dużo mocniejszego niż jest w rzeczywistości, bo teoretycznie ma tylko 38 koni. O ile dobrze pamiętam i się nie pomyliłem, te 38 koni robi mega roboty. Dlaczego? Przede wszystkim motocykl jest bardzo dynamiczny, jest bardzo żwawy. To też jest silnik dwucylindrowy, a nie tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do 300 jednocylindrowych, bądź ogólnie mniejszych pojemności w jednym cylindrze i to robi, powiem Wam szczerze, mega dużą różnicę. Dodatkowo ten motocykl jest tak zestrojony, że brzmi rzeczywiście jak połowa 600. Nie brzmi jak typowo dudniące w ostatnich czasach dwucylindrowce, tylko on po prostu się drze. Zapewnia to też trochę ten wydech,
który spełnia normy Euro 5, natomiast jest ładnie schowany, ładnie poprowadzony, nie rzuca nam się w oczy, nie mamy od razu chęci go wymienić i powiem Wam szczerze, tak jak jeździłem tym motocyklem, nie potrzebowałbym go wymienić, są wystarczająco dobre i miłe do zdania akustyczne. Kontynuując, silnik jest naprawdę żwawy, jest naprawdę dynamiczny, natomiast on do odpowiedniej pracy potrzebuje odpowiednich obrotów i im wyższe te obroty, tym ten motocykl zachowuje się lepiej i lepiej przyspiesza, lepiej prowadzi. Ogólnie jest mu lepiej. To jest silnik, który trzeba kręcić. I w katalogu znajdziemy informację, że pełna moc tych 308 koni jest dostępna od 11,5 tysiąca obrotów i on jeszcze trochę wyżej się dokręca. Niestety nie powiem Wam jak wysoko, ale do tego już przejdziemy przy wyświetlaczu. Dlaczego nie dam rady Wam powiedzieć, jak bardzo wysoko on się kręci. I te 11,5 tysiąca to jest ten maksymalna moc. On do tych 11 tysięcy, ponad 11 tysięcy dochodzi bardzo chętnie. Ja mam wrażenie, że on nawet powyżej tych 12 chce się kręcić. I powiem Wam szczerze, że żwawość, z jaką ten silnik się napędza i z jaką wchodzi na obroty, jest zdumiewająca. Bardzo często łapałem się na tym, szczególnie w początkowej fazie, że nie nadążałem ze zmianą biegów. Szybciej kończył się bieg, niż miałem wrażenie, że się skończy i przy tym bardzo przyjemnie się, jak już wspomniałem, drze. Natomiast, co też bardzo ważne, motocykl nie skarci nas za niedopasowane przełożenie. Oczywiście wtedy będzie się słabiej zbierał, jeżeli będziemy mieli za niskie obroty, ale nie będzie trząsł i nie będzie rzucał. Tak naprawdę jest cholernie elastyczny, bo słowo cholernie pasuje w tym momencie, bo dla mnie 300, którą mogę na szóstym biegu rozpędzić od 35 km na godzinę, od 35, to dla mnie jest w ogóle fenomen, bez szarpania, bez jęczenia, bez męczenia się tego sprzętu. Oczywiście to się będzie odbywało powoli, ale można go płynnie rozpędzać. To jest jakiś fenomen. I dla osób, które jeżdżą zachowawczo, które taką 300 potraktują jako swój pierwszy motocykl, myślę, że to jest wartość bardzo fajna, bo okazuje się, że od czwartego biegu w górę możemy tak naprawdę robić całe miasto i nie musimy się bawić z szyją biegów, o ile nie potrzebujemy dużej dynamiki pojazdu. Jeżeli potrzebujemy, trzeba się tymi biegami bawić, bo do 6 tysięcy obrotów dzieje się niewiele. Później zaczyna się coś dziać do 8, 8,5, a powyżej tych 8,5 to są wartości przybliżone. I to Wam też, tak jak mówię, co do wyświetlacza przybliżę później. A powyżej tych 8,5 tysiąca zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać do tego stopnia, że ja w pierwszych fazach byłem mocno zdziwiony, że mnie ściąga z kanapy. 300. Ja jak gdyby swoje ważę, więc no nie można powiedzieć, że ten motocykl lekko miał, ale zabierało mnie z kanapy. I to było bardzo zaskakujące uczucie. I kolejne bardzo zaskakujące uczucie to jest to, że na tych niższych biegach typu 1-2 motocykl bardzo gwałtownie, można powiedzieć, że gwałtownie, hamuje silnikiem. To hamowanie silnikiem jest bardzo mocno wyczuwalne do tego stopnia, że jeżeli nie jesteśmy na to przygotowani, to nas troszeczkę przesunie na kanapie z kolei do przodu. I tak to ten silnik właśnie. Narwany. Bardzo, no może nie to, że nieprzewidywalny, ale on bardzo chce jechać, on bardzo chce się napędzać i musimy pamiętać o tym, że na tym motocyklu stracić prawo jazdy w mieście to jest chwila. Bo on chce, on nam ciągle, ten dźwięk, który będziecie słyszeć z wydechu, on Wam ciągle podpowiada jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze szybciej. On naprawdę chce jechać. I gdyby nie kilka mankamentów całego pojazdu, to byłaby 300 naprawdę znakomita. Ale jest inaczej, niestety. Ale do tego wszystkiego przejdziemy za chwilę. Kolejna rzecz, którą trzeba pochwalić, jak jesteśmy przy kanapie, ją też później będziemy ganić, ale częściowo trzeba ją pochwalić za wygodę. Co prawda jest to motocykl miejski, na którym dosyć często się przerzucamy, dosyć często zatrzymujemy, natomiast zrobienie 200 km w ciągu jednego dnia nie stanowiło problemu, nie odczuwałem bólu tyłka, też jest na niej dużo miejsca, możemy spokojnie się przesuwać przód-tył i znaleźć sobie odpowiednią pozycję. I to jest bardzo fajne, bo to jest motocykl, którym wbrew pozorom chce się jechać też dalej. Nie wiem, jak będzie się zachowywała ta kanapa w trasie, kiedy mamy non-stop pozycję siedzącą, nie podpieramy się co chwilę nogami,
opieramy się na pośladkach, że tak powiem, nie wiem, godzinę, dwie, to nie wiem, jak to będzie wyglądało. W podróżach i tak naprawdę w życiu codziennym fajny jest też duży zbiornik. 16 litrów pojemności. Przy dynamicznym traktowaniu, bardzo dynamicznym, ten motocykl spalił 4,5 litra w przybliżeniu, bo komputer pokładowy tego nie pokazuje, bo go nie ma. Nie pokazuje nam rzeczywistego spalania, natomiast z wyliczeń wyszło mi, że jest to około 4,5 litra benzyny na 100 km. No jak na 400 nie jest to wartość niska, natomiast przypominam, że motocykl podpowiada: traktuj mnie ostro, traktuj mnie mocno, więc tak go traktowałem. Ale próbowałem też go spokojnie traktować i też się da. Więc no, te 4,5 litra trzeba być gotowym. Natomiast dla osób bardziej powściągliwych w ruchach prawą ręką, myślę, że spokojnie zejdziecie poniżej 4 litrów i robi Wam to nie lada zasięg na zbiorniku, bo około 400 km. I to już jest całkiem fajne, bo jak zatankujecie go w poniedziałek, to być może, dojeżdżając codziennie do pracy, będziecie musieli go zatankować dopiero w środę następnego tygodnia. To zależy oczywiście, jak macie daleko do pracy i jak dzielnie będziecie jechać. Przez miasto przebijanie się tym motocyklem jest bardzo fajne. Co prawda przy wolnych miejskich manewrach przeszkadzało mi trochę, natomiast obstawiam, że jest to rzecz do wyregulowania. Bardzo luźno, bardzo duży luz na rolgazie. To martwe pole, zanim jak już kręcimy manetką i zanim zaczniemy dodawać gazu, jest dosyć spore. To jest do wyregulowania, jak zawsze, jeżeli mamy linkę. Ewentualnie jestem już zbyt rozpieszczony przez elektroniczne przepustnice. Ale obstawiam, że to po prostu trzeba by było podciągnąć i podregulować i byłoby dużo lepiej. Zawieszenie pracuje bardzo przyjemnie. Jest bardzo fajnie wypośrodkowane, ponieważ tak, daje nam dobre prowadzenie po zakrętach, daje nam dobre czucie tego, co się dzieje z motocyklem, ale nie jest jednocześnie bardzo twarde. Nierówności wybiera sobie dobrze, jest stabilny ten motocykl. Jego stabilność też zawdzięczamy trochę wadze, bo motocykl ma niestety nadwagę jak na 300, bo po zalaniu płynami będzie to ponad 200 kg. Ale przekłada się to właśnie na tą stabilność. Ta stabilność, której brakowało mi w lekkich 300, które od podmuchu wiatru, jak teraz słyszycie, czujecie. Mam nadzieję, że jest to na tyle znośne, że jesteście w stanie mnie nadal słuchać. To wieje i ten motocykl zachowuje się stabilnie. Nie trzeba z nim walczyć aż tak bardzo. I to naprawdę jest przyjemne uczucie, że nie musimy się tarmosić po całej drodze, żeby tylko utrzymać się na swoim pasie. I przednie i tylne zawieszenie jest tak naprawdę bardzo fajnie zestrojone. Przednie niestety nie posiada regulacji. Dlaczego niestety? Bo na przykład Hiszpanie zrobili sobie kap tych motocykli, obudowali je w owiewki, chyba że może mają jakąś wersję po prostu R, ale obudowany w owiewki, śmigają tym na torze. I wtedy regulowane zawieszenie by się przydało, ale podejrzewam, że sprężyny i olej też potrafią dużo poprawić. Tylne zawieszenie jest w pewnym stopniu regulowane i możemy się przynajmniej tyłem pobawić. W zabawach torowych, jak i dobrym bawieniu się po winklach, pomogą nam też opony we właściwym rozmiarze. 120 szerokości z przodu, 160 szerokości z tyłu. Przypomnę Wam, że jeszcze kilkanaście lat temu to były szerokości, które były stosowane w sportowych motocyklach klasy 600. Albo takich chociaż pseudosportowych. Na przykład moja SV650S z 2001 roku miała taki komplet opon. Więc naprawdę potencjał w pojeździe jest. Kolejna rzecz, którą pochwalimy, albo ja przynajmniej pochwalę, to jest widoczność w lusterkach. I pomimo wąskiej kierownicy, bo kierownica jest dość wąska, widzimy dobrze i widzimy szeroko, lusterka na szczęście trochę wystają poza obrys kierownicy. Trzeba na to uważać w korku, natomiast ogólnie cały motocykl jest wąski, więc jakoś tam sobie spokojnie damy radę. Bez większych utrudnień widać dobrze do tyłu, są dobrze ustawialne i wszystko widać, natomiast troszeczkę wibrują przy tych wysokich obrotach, ale wtedy cały silnik wibruje, znaczy kurde, ten silnik nawet nie wibruje, on mrowi. To jest takie śmieszne mrowienie, które dokuczliwe dopiero jest w pewnym momencie, jak jedziemy cały czas ze stałymi wysokimi obrotami.
i próbujemy bić rekordy prędkości na niemieckich autostradach, gdzie ja, nie jadąc jeszcze do końca, rozpędziłem się do 150 km na godzinę tym oto bzyczkiem, do 120 bez najmniejszego problemu. Później już troszeczkę to trwa, ale nie oszukujmy się, to jest tylko 38 koni. Kolejna rzecz, którą pochwaliłbym chętnie, to są podnóżki. I podnóżki, które są umieszczone wysoko, są z dodatkową gumą, więc nie ślizga nam się stopa i są na odpowiednim miejscu. Tak naprawdę wiele motocykli ma nie to, że problem, tylko konstrukcyjnie jest tak stworzona, że jeżeli nogę mamy dobrze ugiętą i mamy wysoko podnóżek, to jest nam niewygodnie i szybko zaczynają nas boleć kończyny. Tutaj tego nie doświadczyłem, ale też tak jak Wam mówię, nie pojechałem w trasę, więc tam nie wiem jakby było. Jak jestem przy podnóżku, na pochwałę zasługuje regulowana mimo środem dźwignia zmiany biegów i dźwignia tylnego hamulca. Ta sama końcówka, którą zmieniamy bieg czy hamujemy, jest na mimo środzie. Możemy ją sobie przesunąć bliżej, odsunąć dalej, może być troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. Nie są to duże wartości, ale fajnie, że jest to regulowane. Kolejna rzecz, którą można częściowo pochwalić, to są światła. Z przodu mamy światła LED-owe, kierunkowskazy LED-owe. Bardzo przyjemnie świeci, daje bardzo fajne pole widzenia. Designersko. Wiele osób widzi w tym nowe KTM-y. Ja widzę w tym, nie wiem co. Mi przypomina to trochę Magneto. Ale nie, każdy widzi to, co chce widzieć. Ogólnie designersko motocykl moim zdaniem jest bardzo ładny i mamy tu bardzo wiele nawiązań do różnych producentów i różnych marek. Cześć Nazirku, co się stało? Motorek, no. Nie, ale nie skacz na mnie. Niunio, uciekaj, siosio. Chyba, że chcesz być na filmie. Dobra, cały czas tutaj się nagrywa, tam z tego co widzę też coś. Nazir, idź do siebie. Idź Nazir do siebie. No, uciekaj, siosio. No widzicie, pies nawet się chce pobawić motocyklem. Taki ładny motocykl. I ogólnie designersko ten motocykl jest bardzo ładnie narysowany. Mamy bardzo wiele nawiązań do różnych marek. Czerwona kratownicowa rama. Lampa, która tak jak już mówiłem, niektórym przypomina pewną austriacką markę i wiele innych elementów. Dodatkowo designersko, może po prostu ze smakiem, pociągnięty wydech, który jest ładnie schowany z całą ekologią, pod spód, nic nie wystaje, ładnie porobione sety do podnóżków. Natomiast to bym troszeczkę zwalił jako wadę, jeżeli byśmy chcieli zainstalować kiedyś inne podnóżki, bardziej sportowe, w sensie cały sportowy set, to niestety trzeba wymienić cały ten element, który jest który jest odpowiedzialny za trzymanie podnóżka kierowcy i pasażera, bo to jest element wspólny. I trzeba by było tam kombinować. No, ogólnie motocykl dla mnie jest śliczny, jest dużo ładniejszy na żywo niż na zdjęciach. I tu pochwały pomału możemy kończyć. I teraz przejdziemy do wad tego motocykla. Zacznijmy od tego, gdzie czuć oszczędność, bo motocykl kosztuje niecałe 20 tysięcy złotych z obecnego rocznika, z poprzedniego rocznika chyba niecałe 18, o ile dobrze pamiętam i się nie pomyliłem, o ile jeszcze są dostępne w momencie, kiedy oglądacie ten film. Gdzie czuć taniość? A moi drodzy, no taniość czuć w kilku momentach i w kilku miejscach. Pierwsze takie miejsce i pierwszy taki moment to są przełączniki. One są, nie są złe, nie są jakieś tragiczne, ale widać, że tutaj troszeczkę przyoszczędzono. Przyoszczędzono również, mam wrażenie, na kierunkowskazach, gdzie zdarzyło mi się w tym egzemplarzu testowym, mam zdjęcie, na pewno mam zdjęcie, nie wiem czy mam ujęcie, ale zdjęcie na pewno mam, że jeden z kloszy zaparował. No, słabo w motocyklu, który ma 1200 km przebiegu. Kolejna rzecz, która troszeczkę słabo wygląda i troszeczkę wieje oszczędnością, to jest kanapa. I na kanapie ten materiał mamy, albo jest go za dużo, albo jest źle obszyty, albo się po prostu niestety uciągnął. I bardzo bym chciał, żeby to była opcja pierwsza, że on jest źle obszyty, że jest go troszeczkę za dużo
nie złapany odpowiednio, nieodpowiednio naciągnięty, niż to, że się uciągnął, bo to nam też będzie przeszkadzało w zajęciu poprawnej pozycji w zakręcie. I szkoda by było, żeby tak fajny motocykl dostał tak słabą kanapę, że ona jest już uciągnięta. Naprawdę wolałbym opcję, że ona jest źle obszyta i po prostu wystarczy ją wymienić, zgłosić się i wymienić na właściwą. Kolejna rzecz, którą troszeczkę będziemy ganić tutaj, jak już jesteśmy przy kanapie i wspomniałem o pozycji. Ja za chwilę postaram się na ten motocykl zasiąść i Wam to pokazać, natomiast ta śliczna naklejka, która tutaj bardzo ładnie przechodzi w ten napis, ona tutaj jest śliska. Tu lakier sam sobie jest dużo bardziej tępy, tu jest ślisko. Naprawdę ciężko, dodatkowo dodając do tego kanapę z ruszającym się materiałem, nawet nie wiem do końca, czy ja się na nim ślizgałem, czy tak jak teraz patrzę, ja się na nim po prostu razem przesuwałem z tym obiciem. Ciężko jest zbudować pozycję, bo hamowanie i już zaczynamy trochę zjeżdżać, plus ta nerwowa reakcja gazu przez ten długi skok linki i tracimy zbudowaną pozycję, tak? Czyli zbudowaliśmy sobie pozycję przed zakrętem, no i niestety trochę nam ta pozycja kuleje. Szkoda, bo naprawdę w tym motocyklu jest potencjał do pojeżdżenia po wintach, po zakrętach. Kolejna rzecz, która jest, i to bym zrzucił jako największą niespójność tego motocykla, to są hamulce. I teoretycznie hamulce mamy z przodu podwójny tarczowy, z tyłu jedna tarcza. Tu są dwie tarcze rozmiaru 260 mm i to jest niewiele więcej niż niektóre motocykle mają na tyle. I to klasy 300, nie jakieś duże motocykle i silne. I niby to już powinno być fajnie. Mamy też stalowy oplot na start i to też powinno być fajnie. Natomiast nie jest. Nie jest, moi drodzy, fajnie, bo w moim odczuciu potencjał tego silnika nie może być w pełni wykorzystany przez niedostateczne hamulce. One są za delikatne, one spowalniają ten motocykl, a nie hamują. Co prawda, ten motocykl ma ABS, co bardzo fajnie, że on go ma, bo musi go mieć, ale ma. Tylko ten ABS też jest taki sobie. Co prawda na suchym asfalcie nie wtrącił mi się ani razu, ale jak już udało mi się go zmusić do działania, mam wrażenie, że działa z delikatnym opóźnieniem, czasem mniejszym, czasem większym, ale z opóźnieniem i nie jest tak bardzo precyzyjny, jakbyśmy tego chcieli. Szczęście w nieszczęściu, można go wyłączyć. Jeżeli ktoś się czuje na siłach i na tyle pewnie, mamy jeden guziczek na kierownicy, nie trzeba nigdzie szukać, niczego wyrywać, żadnych bezpieczników i możemy sobie ten ABS wyłączyć. Kolejna rzecz, która jest wadą i to jest wadą bardzo dużą, bo widzicie, przepisy, przynajmniej u nas w kraju, są tak cudownie w tym momencie stworzone, że jeżeli się zagapimy i w mieście na motocyklu jakimkolwiek i samochodem, jakimkolwiek pojazdem przekroczymy dwukrotnie, albo właściwie może nawet nie dwukrotnie, o 50 km na godzinę prędkość dopuszczalną, stracimy prawo jazdy, które trzeba już mieć na ten pojazd. Ale nie widzimy, z jaką jedziemy prędkością. I to dlatego, że ten wyświetlacz tego nie wyświetla, tylko przy takiej pogodzie, jak mamy dzisiaj, czyli cudowna lampa, niebo bez prawie ani jednej chmurki, jak się tak rozglądam, to gdzieś tam coś sobie szepcze delikatnie, nie widać w ogóle wyświetlacza. Nie dość, że on jest za słabo podświetlony, żeby się przebić przez te promienie słoneczne, to jeszcze jego zewnętrzna powłoka jest pokryta takim rodzajem plastiku, który odbija promienie słoneczne. Nie widać kompletnie nic. Motocykl ma wyświetlacz biegów, którego też nie widać. On czasami potrafi zgłupieć, ale to trudno. Ogólnie jest bardzo skromny w informacjach, bo poza wyświetlanym biegiem, prędkością, obrotami i właśnie co do prędkości i obrotów. Tu Wam wytłumaczę, dlaczego nie mogłem zweryfikować, przy jakich obrotach jest odcięcie. To jest to, że wyświetlacz nie nadąża za tym, co się dzieje.
pokazuje inną prędkość niż mamy rzeczywiście. Dla przykładu, rozpędzamy się dynamicznie, mamy 1, 2, 3 i przymykamy gaz, żeby utrzymać równą prędkość, a zegary pokazują, że my się dalej rozpędzamy. Bo one nie nadążyły za naszym rozpędzaniem, on się rozpędził szybciej. A to nie jest demon prędkości, chociaż zbiera się cudownie, to nie jest demon prędkości. To niestety, ale on nie nadąża i pokazuje nam inne prędkości i to samo jest z obrotami. Tak samo jak przy hamowaniu najwyższą prędkość, jak udało mi się zobaczyć, to ja już stałem w miejscu podparty nogami, a licznik pokazywał jeszcze 13 km na godzinę. Więc tak o. I poza tymi wskazaniami, za którymi nie nadąża, jest jeszcze poziom paliwa. To jest całkiem spoko. Naprawdę paliwo w tym motocyklu starcza na strasznie długo. Dobrze, moi drodzy, teraz spróbujemy zasiąść. Ja tutaj muszę dyktafon jakoś dobrze zatrzymać. Tym razem mam włączony. Na szczęście motocykl jest niziutki. To jest bardzo fajne, że on jest niziutki. Ja się podpieram dwoma nóżkami w pełni i myślę, że nie będzie on nastręczał żadnych problemów osobom też o niższym wzroście niż ja, czyli mniej niż 1,75 m. Teraz uwaga, pokazuję i objaśniam. Po pierwsze ta naklejka, po której się ślizga nasze udo, bo teoretycznie tutaj tym udem jesteśmy w stanie się bardzo dobrze wkleić. Druga rzecz, ten odcinek jest dosyć płytki i mamy czasami wrażenie, ja miałem czasem takie wrażenie, że po prostu nie trzymam się zbiornika, bo czułem tą krawędź tu. Tu. I miałem wrażenie, że już się nie trzymam, mimo to, że tutaj, tak jak patrzę, to mam oparte udo, taki całkiem spory kawał, całkiem sporego uda mam oparty, to no jak zresztą mówiłem, niestety zakręty bywają ciężkie, trudne, znaczy trudne może nie, ale nie są tak dynamiczne, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak widzicie, pozycja nóg w miarę przyjemna, naturalna. Są ugięte, ale nie jest to pozycja ugięta i męcząca. No i cóż, no to tyle z pozycji, tak? Nie zapadnij się, błagam cię, w trawnik. Nie jesteś jakoś strasznie drogi, no ale 20 koła nie chcę wrzucić w trawnik. Szkoda by było. No tu mam wrażenie, że mogą być za blisko podnóżki pasażera, tak jak teraz patrzę. Ale jak sobie już postawimy tak, to spoko. No dobrze, to by było na tyle z siedzenia. Dobra, nie spadłem, nie przewróciłem się. On też nie. Całe szczęście. No i tak, moi drodzy, to wygląda. Ogólnie powiem wam tak, motocykl jak dla mnie bardzo poprawny. Poprawka hamulców, poprawka kanapy i trzymania się zbiornika i byłby to motocykl bardzo dobry. Motocykl też, który jednocześnie przypomniał mi stare dobre czasy. Ci, którzy jeżdżą od wielu lat i mieli przyjemność jeździć motocyklami gaźnikowymi jeszcze, czy tymi początkowymi motocyklami wtryskowymi, podejrzewam, że będą wiedzieli, o co chodzi. Tu ten motocykl wymaga wszędzie trochę siły, trochę precyzji i trochę wyczucia. Bo siły wymaga chociażby sprzęgło, precyzji wymaga operowanie gazem, bo ja wiem, że on nie zgaśnie, tak jak potrafił gasnąć przy złym operowaniu gaźnikowce. Znaczy potrafił się przydusić, może nie tyle co gasnąć. Tutaj to się nie wydarzy, bo tutaj to mimo wszystko jest za pomocą wtrysku. Ale musimy dosyć dobrze tym wszystkim operować sprzęgło. Jest niestety, klamka jest nieregulowana. Wymaga silnej ręki. Nie powiem, że męskiej ręki, bo wyjdę znowu na szowinistę, ale wymaga siły. Skrzynia wymaga precyzji. Musimy dokładnie zdjąć nogę, jak chcemy zredukować, przyłożyć i dopiero zredukujemy. Nie da się tak pac. Przynajmniej mi to nie wychodziło i trzeba się troszeczkę postarać. Trzeba też zdecydowanym ruchem nogi wbić wyższy bieg, ale to czuć, że się ten bieg wbija, więc to nie jest jakiś straszny problem, po prostu wymaga obycia. Ogólnie skrzynia też pracuje bardzo ładnie. Ze dwa, może trzy razy zdarzyło mi się za słabo przebić z 1 na 2 i wpadł luz.
I tak jak mówię, ten motocykl jest taki... I mi się nim jeździło rewelacyjnie. Dopóki nie myślałem o hamulcach albo nie musiałem hamować, było rewelacyjnie, jak się układałem w zakręty. Jakoś tam mi się udawało. Nie był to szczyt moich marzeń i możliwości, natomiast myślę, że jakby trochę popracować nad tą pozycją, żeby mniej się przemieszczać, byłoby dużo lepiej. No cóż, moi drodzy, tak właśnie prezentuje się Benelli 502S i tak właśnie prezentuje się moja opinia, subiektywna opinia na temat tego motocykla. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam Was do sekcji komentarzy. Myślę, że w miarę na świeżo będę w stanie jeszcze coś sobie przypomnieć i jeżeli czegoś tutaj nie powiedziałem, to Wam o tym opowiedzieć. Dziękuję, do zobaczenia przy kolejnym motocyklu, bo za chwilę, z racji tego, że nagrywam to jeszcze raz, więc już została mi tylko chwila, jadę ten motocykl oddać i przejąć następny. I powiem Wam szczerze, że jestem już napalony trochę na kolejny motocykl, który odbieram. Więc do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!